Wieluńskie Towarzystwo Naukowe ma już 25 lat. Z tej okazji w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie podsumowujące ćwierćwiecze aktywności WTN-u, a ta jest bardzo szeroka, od działalności wydawniczej po wycieczki dla młodzieży i konkursy wiedzy o zabytkach. Zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że czasy zrobiły się ikonograficzne. My mamy tyle zdjęć, że moglibyśmy Stadion Narodowy nimi wyłożyć, bo jest ich mnóstwo. Posiadamy w zbiorach własnych. Adam ma liczne zbiory. Ja mam mnóstwo. Proszę Państwa, jest tyle tego jest materiał piśmienny, bo piszą o nas. O nas po prostu piszą. My jeździmy. Piszą o doktorze Petrowiczu, jak pojedzie do Zamościa, jak pojedzie do Ostródy, tam Wieluń, nasze wydawnictwa są wymieniane. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe zostało założone przez historyka i długoletniego dyrektora muzeum, profesora Tadeusza Olejnika. Tworzą je regionaliści, miłośnicy historii i ludzie ogarnięci pasją działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Pod auspicjami WTN-u powstało kilkadziesiąt publikacji. Czołowym periodykiem Towarzystwa jest Rocznik Wieluński, zawierający dziesiątki ciekawych artykułów naukowych. Służą one dokumentowaniu i upowszechnianiu historii ziemi wieluńskiej oraz promowaniu tradycji i dziedzictwa narodowego. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe działa i należy do tych, które działają w najmniejszych ośrodkach miejskich w Polsce. Powtarzam, u nas nie ma żadnej szkoły wyższej. Tworzymy bazę, nasza baza to są ludzie, pasjonaci, regionaliści, badacze zatrudnieni w innych ośrodkach. Zarówno ci aktywiści na miejscu, jak i członkowie bezpośrednio tutaj zamieszkali w Wieluniu. A więc cieszę się rzeczywiście z tego powodu, że udało nam się 25 lat przeżyć. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe od kilku lat stara się włączać w swoje działania młodzież. Służą temu wspólne akcje, jak choćby dbałość o miejsca pamięci, a także konkursy i wycieczki. Odkąd działam w zarządzie, próbujemy pozyskiwać środki na działania skierowane do młodzieży. Z sukcesem udało się pozyskać kilka grantów, które skierowane są do młodzieży. Największa dotacja jest to dotacja PZU, ponad 30 tysięcy. W całości była skierowana na organizację wyjazdów tematycznych po łódzkim. Dzięki temu młodzież z kilku szkół odwiedziła Łódź, Uniejów, Piotrków. Dzięki temu poznała lokalne zabytki, miała okazję zapoznać się z ich historią. Ale też wspólnie wyjeżdżacie tutaj po terenie, sprzątacie groby, jakieś takie akcje, które wskazują na to, co jest Wieluniowi też najbliższe. Tak, otwieramy się tak samo na edukację młodzieży w zakresie lokalnej historii. Prowadzimy akcje znakowania cmentarzy ewangelickich, znakowania dworów. I chcemy także zaangażować młodzież w działania z zakresu opieki nad zabytkami. Wspólnie z lokalnymi szkołami prowadzimy akcje sprzątania cmentarzy ewangelickich. Do tej pory odbyły się dwie takie akcje w Ostrówku i w Józefowie, gmina Pątnów, gdzie młodzież miała okazję posprzątać groby ludzi, którzy kiedyś mieszkali, działali na rzecz lokalnych wspólnot. I w ramach tej akcji prowadzimy wykłady, warsztaty, pogadanki na temat historii. Chcielibyśmy takich warsztatów, akcji organizować więcej. W planach są następne. Obecni na spotkaniu goście nie szczędzili słów uznania dla aktywności towarzystwa. Były też gratulacje i życzenia wielu lat owocnej pracy naukowej. Nazywam się Jakub Ejman. Podczas dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego wspaniałego jubileuszu mam olbrzymią przyjemność i olbrzymi zaszczyt reprezentować wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, a zarazem radnego sejmiku województwa łódzkiego pana Adama Nowaka, który niestety nie może wziąć udziału w dzisiejszym wydarzeniu, ponieważ przebywa w delegacji zagranicznej, konkretnie w Luksemburgu, gdzie bierze udział w Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej, ale prosił, aby przekazał Państwu gorące pozdrowienia, gratulacje z okazji jubileuszu oraz w jego imieniu odczytał niniejszy list. Bardzo dziękuję za Państwa pracę na rzecz ziemi wieluńskiej. Serdecznie gratuluję jubileuszu oraz życzę kolejnych publikacji i wielu sukcesów w sferze naukowej. Łączę wyrazy szacunku z podpisem Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radny sejmiku województwa łódzkiego. Bardzo dziękuję. Z okazji dzisiejszego waszego jubileuszu, 25-lecia działalności,
w imieniu władz powiatu wieluńskiego, jak i radnych Rady Powiatu Wieluńskiego pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla Państwa osiągnięć oraz Waszego wkładu w rozwój kultury i nauki naszego regionu. Szanowni Państwo, te ćwierć wieku licznych inicjatyw, konferencji i publikacji przyczyniło się do promowania wiedzy na temat naszej ziemi wieluńskiej, za co serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i byłym członkom Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Na kolejne lata życzymy dalszego rozwoju, wielu sukcesów i wielu inspirujących inicjatyw. Oby następne lata były owocne i pełne sukcesów. Dziękuję bardzo. Dorobek wydawniczy Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego oraz 25 lat działalności można oglądać na specjalnej wystawie okolicznościowej prezentowanej w Bibliotece Powiatowej, a dłuższa relacja z tego wydarzenia do zobaczenia u nas w kulturalnym temacie tygodnia.